2004 chyba było, 2011, tak? W eliminacjach, więc to chłopcom masz problemy. Dobra, to kto pierwszy na ochotnika? Zróbmy inaczej. Kto debiutować będzie w ogóle w złotym trofeum? Wszyscy żeście już jeździli? Kacper. Nie. Krzysiu Lewandowski, nie jeździłeś. No to powiedz mi, jak twoje przygotowania tego turnieju wyglądały? Przygotowania? No, nie było jakichś wielkich przygotowań. Trzeba było po prostu zrobić motor po treningach, po mistrzostwach Polski. Jakichś wielkich przygotowań nie było. Czy z marszu? No z marszu bardziej. A ile masz motocykli przygotowanych? Jeden. Co to za silnik jest? To Yamaha 85. Możesz Wiktora wydać na chwilę? Wiktor, to jakby no... Po tych sześciu turniej, sześć minut było, tak? Mistrzostw z Polski do tej pory chyba. Jedna miała być w Częstochowie, a tam się chyba nie odbyło. Ale to powinno być siedem. Wcześniej jeździłeś w złotym trofeum rok temu? Znaczy, ja w mistrzostwach Europy jechałam. W złotym trofeum nie jeszcze? Nie. Czyli też do mnie, ale w mistrzostwach Europy z Duńczykami się ścigałeś, tak? Tak, tak. I opowiedz mi, jakie masz plany na jutrzejszy półfinał. Na pewno gdzieś tam zima krew zachowana. Tak naprawdę nie ma jakiejś wielkiej... Jakiego wielkiego stresu. Czyli wielkiej napinki nie ma? No, nie mam. Okej. Okay. Nasz Sebastian na tobie będzie spoczywać większy ciężar, bo ty jeździć na swoim torze przed własną publicznością. Dokładnie. No to jak to będzie jutro? To przodu i lewo. No, to tak zawsze jest. Okej, okay. Nawet jak jeździcie śmieszne zawody, oznaczkę śliwek, ale... Jakieś specjalne przygotowania? Nie było. Nie było. A motocykl jaki? Honda i Yamaha. Czy dwa? Hmm. Możesz powiedzieć, kto ci przygotowuje te motocykle? Jak to wygląda? Ogólnie to tak myje to tata, a przygotowuje pan Szczepanik. Grzegorz Szczepanik, tak? Państwo kojarzą pana Grzegorza Szczepanika? Taki żużlowiec, który w latach 70. i 80. się ścigał w Rowie Rybnik. Dobra, bracia Pfeifferowie. Jak to będzie? Wy jesteście ci najbardziej wyrośnięci w naszym mini żużlu. Czy to ułatwia, utrudnia? Myślę, że to jakoś takie utrudnia, ale na pewno ci mieliśmy zawsze łatwiej. Mhm. Powiedzcie mi, no bo to mam wrażenie, że mini żużlowe tory, które są w Polsce, się bardziej od siebie różnią niż tory żużlowe, prawda? Jak wy odbieracie tor w Rybniku? Czy to jest tor taki, który na pewno się dobrze jeździ, średnio? Czy to nie jest wasz, nie wiem, ulubiony? Właśnie jeden z najfajniejszych, właśnie fajny profil mają wszyscy. Bliżej mikrofon, bo... Fajny profil mają wszyscy. Wojtek? Nie wiem, jak to będzie jutro? Jedziesz w tym półfinale? Pierwszy. Czyli idziesz na pierwszy ogień. Z tego co wiemy, bo to jest tak, że Polacy mają zagwarantowane jedno miejsce w finale. Gdyby się tak, nie daj Boże, zdarzyło, czego wam tak Boże nie życzymy, że ani w jednym, ani w drugim półfinale nikt nie zajmie miejsca premiowanego awansem, czyli pierwszej ósemce, to z tego drugiego półfinału awansuje tylko 7 pierwszych zawodników, no i ten 8 będzie Polak. Jeszcze nie wiem, wam trener już coś mówił, na jakiej to będzie zasadzie ewentualnie? Półfinale, a jednym albo drugim. A, czy już wiemy, jak to będzie. Kasper, ty wtedy walczyłeś spokojnie miejsce, tak? W finale, nie? Na podium stałeś chyba w półfinale, prawda? To znaczy ja pamiętam, wygrałaś. W 2011 ćwierćfinał się udało wygrać, a w półfinale w ostatnim biegu jechałem pierwszy i mi wypadł wyłącznik. I 3 punkty oddałem i tam chyba skończyłem 4, a też można to było wygrać wtedy. Ale spokojnie do finału. Ale ja awansowałem. Dobra. Żeby nie przedłużać, czy Państwo macie jakieś pytania, czy chcecie zapytać?